Witam, witam, w kosmosie. A co to tak dzwoni? To dzwoni dzwon kościelny na przerwę w wojnie kosmicznej. Ponieważ ja mam urodziny. 18 lat świetlnych. To całkiem niedużo, bo w kosmosie troszkę inaczej ten czas się liczy. No ale będę miała dzisiaj naprawdę wielki problem, bo muszę przygotować kosmiczną imprezę. Ale jak ja to zrobię? Coś wymyślę. No to do roboty! Jak to jest z tym światłem w kosmosie? Jak to jest z tymi latami świetlnymi? Otóż rok świetlny jest to jednostka stosowana w astronomii. Jest to jednostka odległości. Jest równy, rok świetlny jest równy odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego, czyli w ciągu 365,25 dni. No i reszta to są sekundy. W przeliczeniu na inne jednostki rok świetlny równa się 9,4607 razy 10 do 15 m. Co to jest to m? To jest tajemnicza liczba. M jak miłość, albo m jak milion gwiazd na niebie. No i cóż, może jednak zajmiemy się teraz tymi odległościami, żebyśmy wiedzieli, że odległość od Ziemi do Księżyca światło pokonuje w około 1,3 sekundy, co powodowało opóźnienia w komunikacji podczas misji załogowych Apollo na przykład. Około 8 minut i 20 sekund zajmuje światło podróż ze Słońca do Ziemi. Najbliższa znana gwiazda Proxima Centauri jest położona w odległości 4,22 lat świetlnych od Słońca. Średnica Drogi Mlecznej wynosi, uwaga, w przybliżeniu, bo są tylko dane w przybliżeniu, 100 tysięcy lat świetlnych. Kandydatem na najbardziej odległy obiekt zaobserwowany z Ziemi jest galaktyka. Galaktyka UDF małe J. O numerze 39 546 284. Oddalona o około 13,3 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Podobnie odległym obiektem jest źródło rozbłysku Gamma, który został zaobserwowany w 2009 roku. Średnica obserwowanego wszechświata to 93 miliardy lat świetlnych. No, także bardzo ciekawe są te lata, godziny i sekundy świetlne. Kto jest bardziej zainteresowany, zapraszam na indywidualne lekcje. Jaka będzie prognoza pogody? Nie wiadomo, bo stronami deszcze, stronami pogoda, stronami czarno, stronami zielono, stronami stepy, a stronami woda, bo leje, w końcu leje w kosmosie. Może różowo, może purpurowo, stronami choro, a stronami zdrowo.
stronami śmiesznie, do łez czasami śmiesznie. Czasem pod nogami, a czasem nad głową, czasem na Marszałkowskiej, a czasami w Lesznie. Czasami w Twoim ręku, czasem w moim słowie, czasami na stawisku, czasem na Sycylii, czasem na ciemnej stronie lub w jasnej połowie. Czasem wszystkich oszuka, najczęściej nikogo nie zmyli. Dlatego życzę sobie, żeby pogoda była ładna, żeby przyszli sami fajni goście i żeby wszyscy się dobrze bawili. I geograf miałby z tym kłopoty. Ale czy ja będę miała z tym kłopoty, nie wiadomo. Bo w tym krajobrazie nie tylko stronami deszczu, stronami pogoda, ale też przecinają się drogi, których na próżno byłoby szukać na mapie. Bo w mapie mamy kosmiczne drogi. I łączą one miejsca przeżyć i doświadczeń, spotkań i rozstań, klęsk i zwycięstw, albo samych twórców, albo tych, w których imieniu one przemawiają. Wszystko ze sfery rzeczywistości przeniesione do poezji nabiera jakby innych, szerszych, głębszych znaczeń. Bo poezja to jest coś, co jest obowiązkowe na imprezach w kosmosie. A na Ziemi to szkoda mówić. Staje się wspólną własnością każdego, kto przez słowo poetyckie w ten świat wejdzie i tak uwznieślone trwa bez względu na przepływ czasu, bo w świecie sztuki czas utracił swoją niszczącą siłę. Tak, no i nie wiadomo tylko, dlaczego ideał sięgnął bruku. Nie wiadomo. Każdy z nas ma przecież urodziny, no i każdy z nas kiedyś musiał się urodzić i było to bardzo trudne zadanie, żeby przystosować się do otaczającego świata. To zadanie jest wykonalne tylko z pomocą matki. Ona zaspokaja wszystkie potrzeby noworodka, karmi go, gdy jest głodny, kołysze i uspokaja, gdy płacze, ubiera, przewija i nosi ze sobą. Noworodek, dając znać o swoich potrzebach, wpływa na matkę, z kolei matka, odpowiednio zaspokajając potrzeby noworodka, kształtuje jego charakter i usposobienie. Jego potrzeby będą się zmieniały, ale najważniejsza potrzeba miłości będzie zawsze istniała. No bo nie trzeba przypominać, że inne ważne potrzeby to potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba uznania, potrzeba własnego rozwoju. Wydaje się, że nie doceniamy w pełni inteligencji i zmysłu obserwacji noworodka. W każdym razie już od urodzenia noworodek jest do pewnego stopnia zdolny odczuwać te same bodźce, które i my odczuwamy. Potrafi zauważać zarysy jaskrawych przedmiotów na kontrastowym tle i lubi wpatrywać się w oczy i twarz mamusi. I tak robimy się, bawimy, kosi, kosi, łapki. Pojedziemy do mamy, a od mamy do taty. Tam jest piesek kudłaty. I potem jest lali po buzi i lali mamusi. I tak się fajnie bawi noworodek, poznając jej twarz. Mamusi, twarz. Od urodzenia słyszy i lubi, gdy mówi się do niego ciepłym i wysokim w tonie głosem. Przytulony do piersi, uspokaja się wsłuchany w bicie serca matki. Odczuwa przyjemność, gdy jego ciałko dotyka ciepła dłoń matki. Wkrótce po urodzeniu zaczyna odróżniać po zapachu swoją mamę od innej osoby, a także rozpoznaje smak mleka. Typowym zachowaniem się noworodka jest naprzemiennie krótki okres niespokojnej czujności, czasem płaczu, potem ssanie pokarmu, okres spokojnej czujności i długi, długi sen. Oczywiście normalne są też różne inne rytmy zachowania się noworodków. Niektóre z nich zasypiają zaraz po karmieniu, a po obudzeniu nie od zaraz domagają się jedzenia. Inne muszą sobie trochę popłakać przed zaśnięciem.
Płacz noworodka jest sygnałem przekazywanym matce, że dzieje się coś, co nie jest dla niego przyjemne. Wkrótce matka, słysząc płacz swojego dziecka, potrafi go uspokoić. No bo nie ma noworodka, który by nie płakał. Tak jak nie ma ucznia, który by nie był, który byłby zawsze grzeczny. Czy płacze ono z powodu głodu, czy może z bólu, a może też i złości. W okresie noworodkowym dziecko kieruje się tylko zasadą przyjemności. Szuka przyjemnych doznań, a okazuje natychmiast swoje niezadowolenie, gdy odczuwa coś nieprzyjemnego. Już jednak w tym czasie noworodek może się uczyć, jak inaczej niż krzykiem reagować na ograniczenia nakładane przez życie poza łonem matki. Czasami powinien cierpliwie poczekać na nakarmienie lub ograniczyć swój nadmierny apetyt. Pewna ilość zawiedzionych nadziei jest potrzebna, aby już teraz uczył się, jak zwalczać przeciwności losu. Bo oj, życie, życie nie jest usłane różami. I kłody pod nogami się zdarzają i trzeba te kłody umieć pokonać. No i taki noworodek, pętanie na nogach, w własnych siłach, to się dopiero naobija. Nie? To znaczy, to się dopiero naleni. Bo taki obijaka z niego straszny jest. Że całe życie potem musi pracować i goić te rany, te sińce. No ale miłość macierzyńska wszystko wyleczy. Oczywiście wychowanie jest bardzo skomplikowaną sprawą i też ze mną było też bardzo ciężko, żeby mnie wychować na ludzi, na kosmitkę. No i akurat muszę powiedzieć, że wiara bardzo pomaga w tym. Bardzo pomaga, ale co robić, gdy dzieci tracą wiarę? Weźmy jeden z problemów, który dręczy ludzi wierzących. Zrozumienie tradycyjnych wartości religijnych i narodowych przez młodsze pokolenie. No bo obchodzenie urodzin też jest tradycją, prawda? Ale tradycja to ma też głębsze korzenie. Matki, ojcowie, dziadkowie, babcie bardzo często z tego powodu, że ich bliscy nie mają zrozumienia dla tradycji. Na przykład tradycji Wigilii łamania się opłatkiem. Odwiedzania starszych, może na przykład tradycji troski o to, aby nikt nie czuł się sam, nie tylko Wigilię. Jeszcze więcej powoduje jednak odchodzenie od wiary i tradycji katolickiej, moralności dzieci i wnuków. Często słychać gorzkie, bezsilne pytanie. Co zrobiliśmy złego? Jakie błędy wychowawcze popełniliśmy, że nasz syn czy córka tylko nie przywiązuje wagi do wiary i życia sakramentalnego, ale nawet ostentacyjnie kpi sobie z Bożych przykazań. Łamie je nagminnie i uważa, że w dzisiejszych złotych czasach wolności człowiek może wszystko, nawet ustanawiać dla siebie prawa, które wyraźnie sprzeciwiają się prawu. Żeby jednak nie minąć się z prawdą, trzeba przyznać, że wielu rodziców doprowadziło do tego, że ich dzieci straciły wiarę. Uczynili to przez własną obojętność religijną, wiarę na pokaz i tylko od święta. Jeszcze dziś są rodzice, którzy mówią swoim dzieciom: musisz iść do kościoła, bo jak pójdziesz do kościoła, to będzie dobrze. A jak będziesz pełnoletni, to dopiero będziesz robił sobie co chciał. No ale teraz musisz. Jeśli to wielki błąd wychowawczy, ukazujący wiarę nie jako wartość, która daje człowiekowi życia, ale przymus, no to dziękujemy bardzo. Młodzi muszą podlegać, jak długo są nieletni, starszy. No a potem jak są dorośli, to dopiero dają sobie
swobody. Błąd tym bardziej szkodliwy, jeśli rodzice już w ogóle nie wchodzą do kościoła albo czynią to od wielkiego święta. A jednej córce to nawet podobno rodzice powiedzieli, że dostaniesz dobrą ocenę, to w nagrodę odpuszczę ci pójście do kościoła. Wprost brakuje słów. Tacy rodzice niech się spodziewają najgorszego po swoich dzieciach. Bo odbierając im wiarę lub pokazując, że jest ona tylko ciężarem, przyczyniają się do tego, że kiedyś ich starość będzie bardzo gorzka i smutna. Nie będą potrzebni, będą tylko przeszkadzać, a zatem nie ma w sobie co zawracać im jej głowy. Przykazania bowiem zobowiązują. 10 przykazań zobowiązuje. Dwa najważniejsze to dopiero zobowiązują. Nie brakuje jednak sytuacji, kiedy rodzice szczerze, religijnie, dani Bogu i wierzy, nie wiedzą, skąd u ich dzieci wzięło się lekceważenie wiary, przykazań, co było w ich mocy. By nauczyć swoje dzieci, jak kochać Boga i ludzi. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest na pewno bardzo wiele. Trzeba pamiętać, że zło nie odpoczywa, że wykorzystuje wszelkie środki, by odebrać wiarę. Szczególnie łatwo przychodzi wtedy, gdy człowiek popada w obojętność, kiedy przestaje się spowiadać, przyjmować komunię świętą, wreszcie przestaje się modlić. Wtedy wystarczy tylko znaleźć takiego wyluzowanego kolegę i kpić sobie z wszystkiego. Nie trzeba dodawać, że młodzi ludzie gotują sobie piekło na ziemi własnymi rękami. Oczywiście jadę pytać, gdzie ja miałam rozum, czemu nie posłuchałem, czy posłuchałam. Czasem wtedy traci się resztki wiary, bo ze swoją lekkomyślność nie wini się Boga, że to On się mści. Straszne to skutki grzechu i lekceważenia Bożych przykazań. Na czym polega ta chrześcijańska moralność? Na tym, żeby tej wiary nie tracić, żeby zawsze znać, kim się jest. Bez względu na naciski, z prawej, z lewej i z góry, bez względu na jakieś... Najgorsze jest, jak ci powiedzą właśnie. Jak przestaniesz wierzyć, to damy ci wypłatę. Nie. To jest szczyt. To są już szczyty. I trzeba coś z tym zrobić. Tak, tak. Trzeba coś z tym. No, nauczyć dzieci właściwego zachowania, oj, to już dopiero jest problem. Po pierwsze, życie stwarza bez przerwy takie sytuacje, o jakich nie śni się największym fantastom. Po drugie, człowiek dobrze wychowany w jednym kraju, w drugim może okazać się całkiem nieokrzesany. Bo co kraj, to obyczaj. I moi goście też są naprawdę co jeden, to lepszy. Na przykład po przyjęciu u Eskimosów należy bezwzględnie mieć czkawkę, odbijanie i inne tego rodzaju oznaki przejedzenia. Brak ich obraża panią domu. Straszne, nie? A niechby tak u nas ktoś pozwolił sobie na podobne oznaki. W kosmosie też nie siorbiemy, nie ciamtamy, tylko ładnie buzią zamkniętą operujemy. Najczęściej używane gesty także mówią również, mają różny sens i nie są jednoznacznie odbierane w różnych stronach świata. Na przykład my tak wyrażamy kiwnięciem głowy do przodu, nie kręceniem głowy na boki. A Bułgarzy całkiem odwrotnie. Semangowie, szczep negrytysów z wnętrza malakki na tak wyciągają głowę do przodu. Na nie przymykają oczy patrzące w dół.
Abisyńczycy, tak, wyrażają odchylenie głowy do tyłu. Odchyleniem głowy do tyłu. Nie, potrząśnięciem głową w stronę prawego ramienia. Dajakowie, ludność indonezyjska zamieszkująca Borneo, przytakują uniesieniem brwi. Natomiast zaprzeczają lekkim zmarszczeniem brwi. Chyba jakoś tak to by było. A gwizdanie, plucie, granie na nosie, wyrażające u nas skrajne lekceważenie i pogardę, mają tu i ówdzie w świecie zupełnie inny odbiór. Na przykład Japończycy i bardzo daleko od nich żyjący, bo w południowej Afryce, Basuto, murzyński lud Bantu, gwizdaniem wyrażają najwyższy szacunek i podziw. Plucie w twarz w Europie i Ameryce jest gestem wielce obraźliwym. Masajowie, plemię murzyńskie we wschodniej Afryce, odbierają jako oznakę czułej życzliwości, nawet błogosławieństwa. Granie palcami na nosie, wyrażające u nas kpinę, drwinę, Tudowie, naród z plemienia Drawida, żyjący na wyżynie Nilgiri w Indiach, przyjmują jako wyraz szacunku i chęci wejścia w bliższe stosunki przyjacielskie. Po trzecie, każdy kodeks obyczajowy ulega przemianom z upływem czasu. To, co kiedyś stanowiło podstawowe wymogi dobrego tonu, teraz może po prostu śmieszyć. Ciągły wzrost oświaty, higieny, sportu narzuca sposób zachowania się, ubierania, wysławiania. Na przykład kiedyś dobrze wychowany młodzieniec w Polsce i w innych krajach Europy nieraz z błahego powodu musiał stawać na udeptanej ziemi dla odbycia pojedynku. Dobrze wychowana panna musiała przy byle wzruszeniu mdleć i padać niby ścięty kwiat. Padało więc upatrzywszy sobie przed tym jakąś miękką kanapę lub twarde męskie ramiona. A dziś dziewczyna ukrywa wzruszenie, żeby jej, broń Boże, nie wzięto za taką, co ma oczy na mokrym miejscu. Chłopiec wymachuje szablą jedynie dla sportu. Dziś w dobrym tonie jest być zdrowym, odpornym fizycznie i psychicznie. Każda epoka narzuca swój styl, swoje nowe formy. I zobaczymy, co też zaprezentują moi goście.
No i jaki ten kodeks obyczajowy oni mają? Będę uważnie patrzeć. Najtrudniejsze się zorganizować. No i jak zorganizować na przykład takie przyjęcie wielkie? To jest dopiero filozofia. Ale jeszcze większa filozofia to zorganizować sobie zupełnie normalny dzień. I jak zorganizować sobie właśnie taki dzień zupełnie niewielkim nakładem sił? Obserwując nawet najbliższych znajomych, możemy stwierdzić, że przebiega to różnie. U jednych na przykład przy dużej ilości obowiązków, i to zarówno tych zdrowotnych, jak i domowych, wszystko idzie składnie. A u innych natomiast czasem przy mniejszej ilości zajęć coś nie gra. Osoby te są stale zabiegane, zmęczone, a praca nie bardzo się posuwa. U tych pierwszych po prostu było lepsze planowanie, ustalenie pewnych zajęć, odpowiednie rozmieszczenie ich w czasie i stąd ta różnica. A kiedyś Czechow, pisarz rosyjski, powiedział: jeśli chcesz mieć mało czasu, nie rób nic. Jeśli chcesz mieć mało czasu, nie rób nic. Takie mądrości. Wydaje się to prawdą. Na pewno wiele osób może to potwierdzić z własnego doświadczenia. Niejednokrotnie ma się wiele spraw do załatwienia, które musimy wykonać w określonym czasie i wszystko idzie jak z płatka. Innym znów razem mamy stosunkowo dużo czasu na wykonanie określonych czynności, a wszystko nam się rozłazi i stwierdzamy, że mogliśmy to zrobić dużo wcześniej. Czasem, o ile mamy ku temu możliwości, dobrze jest zrobić sobie taki dzień na zwolnionych obrotach. Pomoże to nam rozluźnić się psychicznie, a szczególnie po większych napięciach i w konsekwencji zmobilizuje do następnych zajęć. Bardzo ważna jest organizacja pracy domowej. Wszyscy członkowie rodziny, i to od najmłodszego do najstarszego, powinni wykonywać określone czynności. Wiadomo, że nawet przedszkolak lubi, jak się go potraktuje poważnie i powierza choćby drobne do wykonania zadania. W ten sposób wdraża się dzieci do pewnych obowiązków i wyrabia poczucie odpowiedzialności za ich wykonanie. Zyskuje na tym osoba najbardziej przeciążona obowiązkami, czyli najczęściej pani domu. Ważną sprawą jest zaplanowanie czynności do wykonania na następny dzień z rozłożeniem zajęć na poszczególnych domowników. Niektóre zajęcia można zaplanować na dłuższy okres, na przykład na okres tygodnia. Należeć do nich mogą takie jak oddanie ubrań do pralni, załatwienie określonych zakupów, nawet biletu do teatru itd. itp. Wśród zajęć porannych dla ich usprawnienia powinno się ustalić kolejność zajmowania łazienki, żeby osoby poświęcające na swą toaletę więcej czasu też mogły zdążyć do pracy. Przygotowanie drugiego śniadania jest sprawą równie ważną. Dla osób wychodzących bardzo wcześnie z domu można przygotować wieczorem i zostawić w lodówce. Niektóre posiłki przeznaczone na dzień następny można również częściowo przygotować, co ułatwi później ich przyrządzanie. Oczywiście inaczej wyglądają sprawy, gdy cała rodzina stołuje się na mieście. Albo inaczej, gdy jada w domu. Wieczorem też trzeba pomyśleć o przygotowaniu potrzebnych nam rzeczy, żeby potem rano nie szukać wszystkich w pośpiechu. I niepotrzebnie się denerwować. Przygotowane wieczorem ubrania, książki do szkoły, materiały do pracy też zaoszczędzą nam wiele czasu rano. Mówią, że czas to pieniądz. O, no to są takie pieniądze na organizację dnia imprezowego, przyjęcia. 200 euro. Co ja za to kupię w kosmosie? Co ja za to kupię w kosmosie? Nic. Po prostu nic. Ja wszystko muszę zrobić. Najlepiej.
zawsze na urodziny to jest szczęście. Ale kto potrafi podarować szczęście? Przecież szczęście to jest coś, czego nie widać. Nie? No nie można szczęścia zapakować w pudełko i wysłać komuś w prezencie. No ale możemy się domyślić, co komuś sprawia to szczęście, co komu sprawia radość i to mu podarować. No a cztery kąty to też może być sposób na szczęście, zwłaszcza kiedy w tych czterech kątach jest spokój. Nic tak nie psuje nastroju i nie wywołuje depresji jak własny pokój, w którym siedzisz większą część swojego czasu, swojego życia, na którego widok dostajesz szału lub wpadasz w głęboką chandrę. Już bardzo dawno temu Chińczycy odkryli, że przyczyną szczęścia i dobrego nastawienia do życia są przedmioty, którymi się otaczasz. Jeśli twój pokój jest zimny i nie lubisz w nim przebywać, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Usiądź, rozejrzyj się i zastanów, co można z tym fantem zrobić. Podstawową sprawą jest ustalenie, jakie kolory najbardziej ci odpowiadają. Jeśli nie wiesz, przekop szafę i sprawdź, który kolor tam dominuje i w których odcieniach masz ciuchy, które najbardziej lubisz. Później wystarczy zakupić farby i trochę materiałów ulubiony desenie. Nie mówię, żebyś wywaliła zasłony i jakieś wyblakłe powiesiła kolorową szmatkę. To samo możesz zrobić z odbiciem kanapy lub fotela, który od lat doprowadził cię do szału. Wytnij z tektury ramkę i pomaluj na zwariowane kolory. Tak oprawione i powieszone nad łóżkiem kolorowe zdjęcie na pewno korzystnie wpłynie na twój humor. Stara meblościanka ma potworny kolor. Kup puszkę akrylu, pomaluj albo obij materiałem. Mimo to smutno, no to przeczytasz kilka kwiatków, pomaluj donice, stosy kolorowych poduszek walających się na kanapie, krzesłach, a nawet podłodze powinny być ukoronowaniem dzieła. Przy okazji, jeśli wścieka cię zbyt jaskrawe światło lampy, podczas gdy inni ty całe życie marzyłaś o romantycznym przyciemnieniu, ogień, abalosz resztką materiału, szalikiem albo apaszką. No i ostatecznie wystrój możesz uzupełnić zebranymi i ususzonymi kwiatkami. To nic nie kosztuje, ale ładnie wygląda. Wisiorkami z muszelek, czy też wazonikami z pomalowanych lub oklejonych butelek, w które możesz włożyć zapachowe świece i kadzidełka. No, a teraz co ja bym chciała dostać na urodziny? Tak. Tak. Witajcie, ziemianie. Nie zaprosiło mnie na imprezę. A przecież mam prawo. O. Karta podstawowych praw Unii Europejskiej. Przecież ja jestem fajny facet, a ona mnie nie zaprosiła. Karta Unii Europejskiej, a u nas w kosmosie... O. Czy u nas w kosmosie jest prawo do nauki? Wolność sztuk i nauk. To coś nie dyskryminacja, dyskryminacja. Prawo do własności. Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. O. Wolność wyboru zawodu i prawo do zatrudnienia. Trzeba to będzie w kosmosie. No i preambułę i godność człowieka. No przecież jak tak można? No to co?
Kasa. 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 O, coś do picia będzie. Wiśnia. Nie ma alkoholu? To może jak nie ma alkoholu, to po co ja tam pójdę na tą imprezę? Żaden zaszczyt. Ale przecież mógłbym przynieść ze sobą troszeczkę niskoprocentowego. Nie? Dobry pomysł. I tak zrobię. Wezmę tą kasę, wezmę tą kartę, wezmę czekoladę, jaki i coś lotniczego. Na razie się mianie. Coś wykombinuję, żeby tam się dostać. Na pewno. Pozdrawiam i do zobaczenia.